Witajcie, kochani. Zanim cokolwiek powiem, chciałbym się jeszcze pomodlić. Kto czuje, może wstać, czujcie się swobodnie. Dobry Boże, tak, chciałbym Ciebie uhonorować na tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że to Ty chcesz posyłać swoje słowo. I tutaj nie chodzi o mnie, ale chodzi o to, co Ty chcesz uczynić na tym miejscu. Panie, chcę być tym pustym naczyniem które tu oczyścisz i wlejesz Państwu to, co chcesz dzisiaj przekazać. Panie, tak poruszaj się między nami. Pragniemy Ciebie. Amen. Amen. Zanim tutaj wyszedłem, tak pomyślałem sobie, że jesteśmy tacy ludzcy i to patrząc na dzieci, które płaczą, bo doświadajemy jakaś niewygoda, czy też nawet tak patrząc sam na swoje życie, Nieraz pewnie znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy nie wiem, musieliśmy nagle pójść do ubikacji, albo nie, wiem, poczuliśmy się niezręcznie z powodu jakichś tam dolegliwości i tak dalej. Jesteśmy tacy ludzcy, tacy zwyczajni. I dzisiaj będę chciał powiedzieć o tym, że potrzebujemy czegoś nadzwyczajnego w naszym życiu. A tym czymś jest namaszczenie, będę mówił o tym, że namaszczenie jest czymś, co czyni Ciebie wyjątkowym. Wiecie, że to słowo namaszczenie wzięło się od starożytnych pasterzy. Oni brali olej, oliwę i namaszczali swoje owce i robili to w celu ochrony. Bo różne jakieś tam owady, ale przede wszystkim wszy dostawały się do tej wełny owiec i jeśli dostały się blisko głowy, to mogły przejść do uszu, a wtedy to w najgorszym wypadku mogło grozić śmiercią. Dlatego ci pasterze właśnie w taki sposób postępowali, czyli namaszczali oliwą, czy nacierali głowy owiec olejkiem i to sprawiało, że ta wełna była śliska, uniemożliwiała przedostanie się tym owadom, wszelkim nieproszonym gościom w okolice ich uszu. I z czasem to namaszczenie stało się symbolem błogosławieństwa, ochrony i takiego umocnienia. Pierwsze miejsce w Biblii, gdzie możemy przeczytać o namaszczeniu człowieka, jest zapisane w Księdze Wyjścia. Pozwólcie, że może przeczytam. To jest 29 rozdział, od 4 wersetu. Aaronowi natomiast oraz jego synom. Każesz podejść do wejścia namiotu spotkania i obmyjesz ich wodą. Następnie weźmiesz szaty i odziejesz Arona w tunikę, w płaszcz, pod efot, w efot, na pierśnik i opaszesz go wypustką efodu. Na jego głowę włożysz zawój, a do zawoju przymocujesz święty diadem. Potem weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę. W ten sposób go namaścisz. Długi opis... Ale szczególnie ta ostatnia część, gdzie możesz dostał taką dokładną instrukcję, że weźmiesz olej i wylejesz na jego głowę i w ten sposób go namaścisz. I to jest ciekawe, że właśnie Bóg dał taki nakaz, by w taki sposób poświęcić Arona oraz jego synów do służby kapłańskiej. Ta służba, przybytku, na miocie zgromadzenia, na miocie spotkania, jakkolwiek. To była wielka rzecz, szczególna rzecz, bo tam dochodziło do takiego namacalnego, fizycznego spotkania Boga z człowiekiem. Dlatego nie mógł tam wejść byle kto. Nie mogło dojść do takiej sytuacji, że ktoś z przysłowiowego buta wchodzi tam. Tam musiały być szczególne osoby, namaszczone osoby. Nie było zgody na to, żeby ktoś, kto nie był namaszczony przez Pana, czyli mowa tutaj o Aronie i jego synach, aby wszedł w to miejsce święte, tym bardziej najświętsze. To była szczególna przestrzeń dla ludzi poświęconych Panu. I wiecie, z racji tego, że wychowałem się w rodzinie wierzącej, słowo namaszczenie zawsze było mi bliskie. Ale kiedy słyszę słowo namaszczenie, to myślałem często o wielkich sługach bożych, którzy po prostu, kiedy po swoim kazaniu robili wezwanie do modlitwy, to tłumy wychodziły, by modlić się o nawrócenie. Kiedy podnosili swoje ręce, to i po prostu zaczynali się modlić o uzdrowienie. To ponownie wielu ludzi było uzdrowionych. I dla mnie zawsze namaszczenie kojarzyło się z Bożym poruszeniem, z Bożym działaniem. Jednak namaszczenie to coś więcej. Myśleliście o tym w taki sposób? Namaszczenie to po prostu przebywanie w Bożej Obecności. Namaszczenie to bycie blisko Bożego Serca, to przebywanie w obecności Ducha Świętego. Tym jest namaszczenie ale rozwinę tą myśl. W pierwszej księdze Samuela czytamy o niezwykłym namaszczeniu na króla, pewnego rudego chłopca. Pewnie wiecie, o kim mówię. To było w czasie, kiedy Bóg odrzucił Saula jako króla i dał prorokowi Samuelowi zadanie, by poszedł do jeseja Betlejemczyka, aby tam, wśród jego synów, upatrzył sobie, przepraszam, namaścił, bo Bóg już wcześniej upatrzył, namaścił jednego z nich na króla. I kiedy się już wszyscy zaczęli schodzić, przeczytam to dokładnie, jak jest napisane w Bożym Słowie, Samuel zobaczył Eliaba. Pomyślał, na pewno stanął przed, przed Panem, jego pomazaniec. Ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. Potem Jestaj przywołał Abinadaba i polecił mu przejść przed Samuelem. Po chwili Samuel powiedział, tego również nie wybrał Pan. Jestaj kazał przejść Szamie, lecz i tym razem usłyszał Pan tak, że tego nie wybrał. Podobnie Jestaj kazał przejść przed Samuelem siedmiu swoim synom. Samuel jednak stwierdził, Pan nie wybrał żadnego spośród nich. Samuel jednak zapytał Jesaja, czy to już wszyscy chłopcy? A on na to: Jest jeszcze najmłodszy, lecz właśnie pasie owce. Wtedy Samuel poprosił: Poślij i sprowadź go, bo nie zasiądziemy do uczty, póki on tu nie przyjdzie. Posłał więc i sprowadził go, a był on rudawy o pięknych oczach, przystojnej postawy. Pan polecił: Wstań, namaść go. To jest ten. Samuel wyciągnął róg z olejem i namaścił go pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana od tego dnia i na dalsze. Czy zastanawialiście się, co czyniło Dawida tak wyjątkowym? Wiecie, powiem szczerze, że ta myśl tak naprawdę była powodem tego, że zacząłem rozmyślać i Pan Bóg zaczynał... Po prostu posyłać powoli słowo. Co czyniło go wyjątkowym? Wyobraźcie sobie sam moment namaszczenia. Przychodzi najważniejszy prorok w państwie, ma objawione słowo, wie, że to jest jeden z synów Jesseja i rozpoczyna się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, casting. Przyprowadza swoich synów i zaczyna od najstarszego, Eliab. Wysoki, przystojny gość. Pierwsza myśl Samuela: To jest ten. Rewelacyjnie wygląda. Ale Pan mówi: Nie. Ty patrzysz na to, co masz przed oczami, ale ja patrzę na serce. I dalej. I w tej sytuacji widzę także coś więcej, czego może nie czytamy w Słowie. Tam jest cała rodzina. Z racji tego, że był to najbardziej zamienity prorok w Izraelu, to byli tam znajomi. Myślę, że przyszli tam ludzie z okolicznych domów. Tego nie czytamy, ale jestem o tym przekonany. To nie było takie kameralne spotkanie. I kiedy wszyscy tak czekają, no bo przecież nie zasiądą do uczty, wszyscy już przeszli, a Samuel mówi, nie ma nikogo. Żadnego z nich nie wybrał Pan. No, i posłali po tego rudego chłopca o pięknych oczach i przystojnej postawie. I to był on! Ktoś mógłby powiedzieć: No, przecież to jest jeszcze dziecko. Ale czy pan się pomylił? Nie, to właśnie jego wybrał pan. Wiecie, to jest ciekawe, bo gdy tak czytamy Biblię od początku, to do tej chwili też nic nie wiemy o Dawidzie. Dopiero później. Chwilę dalej dowiadujemy się, że dobrze grał na strunach, czyli ówczesnej lirze. Domyślam się, że skoro dobrze grał, to dużo grał. I jako, że rzecz jasna był Izraelczykiem wychowanym na gruncie prawa mojżeszowego, to pewnie śpiewał pieśni na chwałę Boga. W księdze psalmów dowiadujemy się, że przecież sam je komponował. Widzicie, ja już czytam między wierszami i mówię to, o czym. Może Biblia nie mówi, ale Księga Psalmów jest świadectwem, by tak właśnie sądzić. Co dalej o nim wiemy? Dowiadujemy się także, że kiedy w tym czasie Izrael toczył wojnę z Filistynami, kiedy nie było ani jednego śmiałego mężczyzny, to on był gotowy do walki. Znamy tą historię dobrze. Nie będę jej przytaczał, ale widzicie, sam Saul uząpił, jak go zobaczył. Widział, serce gorące, ale mówi przecież ty jesteś chłopcem, a Goliat wojownikiem od swojej młodości. Chciał mu dać swoją zbroję, Dawid się w tym nie potrafił poruszać. To nie było dla niego. Ale w tej historii, w ogóle nie historii, ale w życiu Dawida, Widzimy coś więcej. On złożył świadectwo przed Saulem, że kiedyś, kiedy pasł owce swojego ojca, kiedy przychodził niedźwiedź albo lew, kiedy je porywał, to on puszczał się za nimi w pogoń, wyrywał to jagnię i tak długo bił, aż zabił. Wiecie, tak, kiedy to czytamy, przechodzimy dalej, znamy to oczywiście, ale pomyślcie sobie, Wiecie, ja nie jestem strachliwą osobą. Ale powiem wam, jakbym spotkał lwa albo niedźwiedzia. To pierwsza myśl, z czego się nauczyłem z jakichś kanałów przyrodniczych to to, żebym pewnie zrozumiał, okej, okay, weszłem na jego teren, lepiej się wycofam. Pewnie bym pomyślał, a tam owieczka to tylko jedna. Wycofuję się. Wolę zachować swoje życie. Nie będę tam gonił za jakimś lwem czy niedźwiedziem. Ale to nie był Dawid. Dla Dawida każda owca była ważna. On je miłował. One były Jego. I Bóg to widział. I dlatego wie, że Bóg wybrał właśnie go. Dawid kochał Boga. Wiecie, jak patrzymy tak tylko do tej chwili, kiedy miał walczyć z Goliatem, on nie potrafił znieść myśli, że ktoś. Mógł lżeć, przeklinać Boga Izraela. On był rozczarowany. Pamiętacie to, jak on chodził i wypytywał. Co, co trzeba zrobić? Pytał, czy ktoś w ogóle chciał stanąć do walki i tak dalej. Robił takie rozeznanie, bo nie mógł wierzyć, jak to jest możliwe, że nie ma ani jednego mężczyzny w Izraelu, który mógłby stanąć do walki z Izraelem. Przepraszam, z Goliatem. I do czego zmierzam? Dawid był przekonany, że Bóg jest w stanie wyrwać go również z ręki Goliata. Skoro wyrwał go z ręki lwa i niedźwiedzia, to wyrwie go również i z ręki Goliata. I już wtedy nad jego życiem objawiało się szczególne namaszczenie. I kiedy o tym myślę, to rodzi się we mnie pewna taka wątpliwość, że. To błogosławieństwo, ta szczególna Boża przychylność nie była przypadkowa w jego życiu. Te treści, o których mówiłem wcześniej, które wręcz wyczytałem między wierszami i wyciągłem je tak na powierzchnię, pokazują nam, jestem o tym przekonany, że Dawid uwielbiał Boga, rozmyślał nad jego prawem i kochał go ponad swoje własne życie. Pytanie dzisiaj brzmi, co z Tobą? Czy jesteś głodny Boga? Czy masz w sercu tą gorliwość, by być blisko Niego? Kolejne pytanie w temacie dzisiejszej usługi: Czy pragniesz Jego namaszczenia? Czy nie jest przypadkiem tak, że może spalasz się w tym życiu w pogoni za marnością? Marność to takie archaiczne słowo, ale w dzisiejszym świecie jest wiele rzeczy, które mogą zastąpić miejsce Boga i stać się naszym Bożkiem. Chociażby praca, hobby, nawet rodzina. Wiele. Wiele rzeczy może stanąć na pierwszym miejscu, przez co nie będzie miejsca, przestrzeni do działania Ducha Świętego. Oczywiście, naturalnie, że. Jesteśmy w kościele zielonoświątkowym, więc tutaj powinien pojawić się sprzeciw. Jak to? Nie ma przestrzeni do działania Ducha Świętego. Przecież Duch Święty zawsze działa. On został nam dany. Tak, to prawda. Ale posłuchajmy, co mówi Paweł w drugim liście do Koryntian. Mówi: On jest tym, który nas oraz Was utwierdza w Chrystusie. I który udzielił nam namaszczenia, on też wycisnął na nas pieczęć i jako zadatek dał nam do serc swego ducha. Czyli rozumiemy to, że każdy, kto narodził się na nowo, ma Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie narodził się z ducha, a jest na tym miejscu, to dzisiaj jest dobry moment, dobra chwila, by oddać swoje życie Bogu. I wierzę, że dzisiaj też będziemy mieć taki czas. Ale wracając do tej głównej myśli, jeśli masz Ducha Świętego, masz relację z Jezusem, duchowo jesteś nowy. Jeśli masz Ducha Świętego, uwaga, jesteś namaszczony, powołany, przeznaczony do konkretnego zadania, jakim jest głoszenie Ewangelii. I tutaj trzeba zrobić pauzę, bo każdy ma swoje szczególne obdarowanie. Ale Szczególnie chciałbym podkreślić to, że namaszczenie jest nam dane, by nieść temu światu moc moc Ewangelii, w której jest zbawienie, w której jest uzdrowienie, w której jest uwolnienie z wszelkiej demonicznej opresji. I po to dał nam Bóg właśnie to namaszczenie, by iść do tego zgubionego świata. Co więcej. Duch Święty to Boża pieczęć, znak naszej przynależności do Boga. Duch Święty to dla wierzącego zadatek, czyli coś, co nie przepada, co jest gwarancją życia wiecznego. Amen? I Jan w swoim pierwszym liście napisał: Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Czy jesteśmy świadomi stanu rzeczy? Czy wiemy, co mamy, co otrzymaliśmy za darmo, z łaski? Ja się muszę zatrzymać w tym miejscu. Czy jestem świadom rzeczy? Czy rozumiem, co się wydarzyło w moim życiu? Czy rozumiem ten dar? Bo jeśli Bóg jest faktycznie na pierwszym miejscu, a te cztery aspekty ducha świętego działają w moim czy twoim życiu, to czy nie powinno być tak, że powinniśmy płonąć żarliwym ogniem dla Pana? Pomyślmy o tym. Jeśli to, o czym czytamy, działałoby w praktyce, to już mielibyśmy przebudzenie. Więc w jakim miejscu jesteśmy? Wiem, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, jest w innym, ale dlaczego nie, nie zadawaliście czasem takich pytań? Może ze mną coś jest nie tak, ale ja te pytania czasem sobie zadawałem, myśląc, dlaczego to, o czym słyszałem, o czym czytałem, nie działa? Albo działa, ale nie w takim wymiarze, o jakim czytam w dziejach apostolskich. Czy Jestem jakimś duchowym niezdarą, czy nie rozumiem Bożej mocy? Co jest nie tak? Czemu jest tak, że często gdzieś tam jestem na jakimś duchowym poziomie, tak zwanego ABC? Gdzie jest to przebudzenie, którego podobno tak wszyscy bardzo pragniemy? Wiecie, to przebudzenie jest w naszym zasięgu. Tylko, czy pragniesz być namaszczony? I czy podążasz za namaszczeniem? Jeśli zastanawiasz się, o czym dzisiaj mówię, i czujesz się może powoli niekomfortowo, to zaraz nieco więcej wyjaśnię. Teraz tak naprawdę przechodzimy w taki punkt kulminacyjny, bo chciałabyśmy przyjrzeli się życiu Elizeusza. Jego historia rozpoczyna się w pierwszej księdze królewskiej 19 rozdział 14 wersetu. Nie będę tego czytał, ale postaram się jak najlepiej Wam to streślić. I Bóg mówi Eliaszowi, aby namaścił Elizeusza na proroka, który w przyszłości ma go zastąpić. I w tym fragmencie czytamy, że Eliasz znajduje Elizeusza orzącego po pole. Miał swoją parę wołów i wykonywał taką prostą, zwykłą czynność. Po prostu orał pole. I Eliasz do niego przychodzi i zarzuca na niego swój płaszcz. I zaprasza go do podążania za nim. Niejako już mu udziela nieco ze swojego namaszczenia. I co robi Elizeusz? Pobiegł tylko ucałować swojego ojca i matkę, następnie złożył w ofierze Bydło z zaprzęgu, spalił cały ten pług, całe to drewno, które tam pozostało, oddał to w Bogu ofierze, a mięso rozdał ludziom. I poszedł za Eliaszem. Tym samym został jego sługą. Po prostu od tak, stało się to błyskawicznie. Elizeusz nie zwlekał ani chwili. Okazał pełne oddanie. Gdy przyszło Boże namaszczenie, okazał się posłuszny. To jest kluczowe. Wszedł w tą służbę od razu. I co nas to uczy? Gdy przychodzi Boże poruszenie, kiedy Bóg cię powołuje, namaszcza, nie zwlekaj. Wiecie, to jest taki pierwszy punkt, w którym wielu z nas niestety nie zdaje egzaminu. Dlaczego? Bo musimy przemyśleć. Bo musimy zrobić listę, przekalkulować plusy, minusy. Co dalej? Zaczynamy wątpić, zadawać pytania, czy aby na pewno ja? Albo może pytamy, jak już jesteśmy tak blisko Pana Boga za pozwoleniem, a czy na przykład Zdzisiu nie byłby lepszym kandydatem niż ja? Czyż nie jest tak? Albo czy nie bywa tak, że mówimy ja tu teraz mam swoje obowiązki, wiem, że to jest ważne, ale wrócę do tego tematu może później. O czym mówię? Mam teraz studia, nie wiem, mam teraz pracę. Yy, za miesiąc się żenię. Zawsze jest coś, co może stanąć nam na drodze. Ale być może myśli, że przejaskrawiam, przesadzam, ale posłuchaj, co napisał pastor Craig Groszel. Niedorzeczne oddanie Elizeusza pokazuje, że koszt pójścia za Bogiem jest wielki, ale koszt nie pójścia za nim jest jeszcze większy. Elizeusz pokazuje nam, że aby przybliżyć się do swojego przeznaczenia, musisz wyjść ze strefy komfortu. Musisz pożegnać to, co jest dla Ciebie bezpieczne. I teraz pytanie, czy o tym też nie nauczał Jezus, kiedy powiedział, ten, kto przyłoży rękę do Pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Czyż Jezus o tym nie mówił, że skoro zdecydowaliśmy się pójść za Nim, to powinniśmy podążać? Nie patrzeć wstecz. Bo to On nam wyznaczył cel. On nas powołał i powinniśmy odważnie w mocy Jego ducha kroczyć do przodu. I wiecie, to oddanie Elizeusza względem Boga trwało cały czas. To jest niesamowita osoba. W drugiej księdze królewskiej od drugiego rozdziału pierwszego wersetu czytamy długi opis, który prowadzi nas do miejsca, gdzie Eliasz został wzięty do nieba. I w tej niezwykłej, ale też wierze prawdziwej historii, widzimy trzy razy, jak Eliasz prosi Elizeusza, aby pozostał na miejscu. Do czego zmierzam? Kiedy on wiedział już, że wybiera się na to niezwykłe spotkanie z Panem, trzykrotnie mówił Elizeuszowi: Pozostań. I było tak, że Eliasz i Eli, Elizeusz szykowali się do opuszczenia Gilgal. Eliasz powiedział do Elizeusza: Zostań tutaj, gdyż Pan posyła mnie do Betel. Lecz Elizeusz oświadczył: Jak żyje Pan, i jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Poszli. Następnie znaleźli się w Betel. Tam spotkali uczniów prorockich. To też jest w ogóle ciekawe. I ci uczniowie prorocy już, już mówili wtedy Elizeuszowi: Słuchaj, tego dnia Eliasz zostanie wzięty do nieba. On powiedział: Tak wiem, milczcie, nic nikomu nie mówcie. No i dalej. Eliasz <śmiech> <śmiech> mówi tak, <laughs> że teraz musi iść do Jerycha, bo Pan go tam posyła. I co znowu mówi: zostań tu proszę. A co mówi Elizeusz? Jak żyje pan, i jak żyjesz ty sam, że cię nie opuszczę. I poszli razem do Jerycha. A gdy tam doszli, znowu inni uczniowie proroccy wiedzieli też, co się stanie. I to samo powiedzieli Elizeuszowi. I kiedy już Eliasz odwiedził wszystkie grupy uczniów prorockich w Gilgal, w Betel i w Jerychu, Odebrał, że Pan posyła go na Jordan. A tam stało się już w ogóle coś niezwykłego. Kiedy doszli do tej rzeki, Eliasz ściąga swój płaszcz, obkręca go i uderza w lustro wody. I woda się rozstępuje. I z suchą stopą przechodzą na drugą stronę. I wiecie, czy zastanawialiście się, czym była ta droga? Po tych trzech miastach dla Elizeusza była próbą wiary. To jest ciekawe, że gdyby Elizeusz posłuchał Eliasza już w Gilgal, nie doszedłby tam w ogóle. Mógł się zatrzymać w Betel, mógł się zatrzymać w Jericho. Jakkolwiek to była wielka próba wiary. I Elizeusz mógł tam zostać. Gdzieś w drodze, i nie zobaczyć tego, co miało stać się niebawem. Wiecie, każde z tych miast coś symbolizuje, i chciałbym, abyście się teraz skupili. Gilgal było miejscem, miastem, ostatnim w wędrówce do ziemi obiecanej. To było to miejsce, gdzie Jozue złożył 12 kamieni, czyli tyle, ile jest plemion izraelskich. To tam. W tamtym miejscu Jozue dokonał obrzezania. I tam, jak też czytamy, Bóg zdjął z nich hańbę Egiptu. Czyli Gilgal dla nas symbolizuje takie miejsce pokuty, miejsce odwrócenia się od tego, co już było. I taki przedsionek wejścia do tego, co, co miało nastać, czyli do ziemi obiecanej. Gilgal to tak zwany punkt zwrotny w życiu, gdzie. Odwracamy się od tego, co stare, co reprezentuje wartości tego świata, a zwracamy się w stronę Boga. Miasto Betel natomiast też coś nam mówi to miejsce spotkania z Bogiem. Tam Abraham zbudował ołtarz dla Pana. Tam ponadto Jakub miał sen i zawarł przymierze z Bogiem. I tak to jest, że każdy z nas musi mieć swoje betel. Musi mieć w życiu swoje miejsce, gdzie spotyka się z Bogiem, gdzie przebywa w relacji z Nim. I w końcu Jerycho, miasto, którego mury runęły, kiedy Izrael uwielbił Boga. Kiedy uwielbienie dla Jego imienia wypełnia Twoje życie, to wtedy wszelki mur. Wszelka skała musi skruszyć z powodu tego, kim On jest. Dlatego <laughs> ważne jest to, by to zrozumieć. Uwielbienie Boga kruszy każdą skałę, burzy wszelki mur, który jest w Twoim życiu. I myślę, że w tej podróży możemy także widzieć podróż naszego życia. Ona jest niezwykle ważna i nie muszę Wam o tym mówić. Jednak dziś na podstawie tego fragmentu Bożego Słowa chcę, abyś sobie zadał pytanie, czy podobnie jak Elizeusz podążasz za namaszczeniem. Wiecie, że gdy Eliasz i Elizeusz przeszli na drugą stronę, wtedy Eliasz zapytał już sparafrazuję czego chcesz. Co mam ci uczynić? A Elizeusz na to niech spocznie na mnie podwójna część Twojego ducha. Podwójna miara. Podwójna miara Twojego ducha. Wiecie, Eliasz na to o trudną rzecz poprosiłeś. Spełnić się ona, jeśli nie zobaczysz, że jak unoszę się od ciebie, lecz jeśli nie zobaczysz, to ci się nie spełni. Widzimy, że. Elizeusz był wierny od początku do końca. Od chwili, kiedy Bóg oderwał go dosłownie od tego puga, podążał za Bożą Obecnością, podążał za Bożym Namaszczeniem. Pragnął, by duch Pana był nad jego życiem. Było to pragnienie. Był ten głód. Podwójna miara. To też o czymś nam mówi. Że w Bogu zawsze jest więcej. Zawsze jest więcej. I czytamy tam. Wtem, gdy oni szli i rozmawiali ze sobą, zjawił się ognisty rydwan i ogniste konie. Oddzielił ich od siebie i Eliasz wstąpił wśród burzy do nieba. Elizeusz patrzył i wołał. Ojcze mój, ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami, lecz już go nie zobaczył. Wtedy chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwoje. Następnie podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z jego pana. Zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Tam płaszczem Eliasza uderzył w powierzchnię wody i zawołał, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Wtedy uderzony nurt rzeki rozstąpił się na boki i Elizeusz przeszedł suchą stopą. Gdy uczniowie prorocy z Jerycha zobaczyli to z oddali byli pewni duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli mu więc naprzeciw i pokłonili mu się aż do ziemi. Niezwykła historia, ale ona by mogła się nigdy nie wydarzyć. To by się mogło. Nigdy by do tego nie doszło, gdyby Elizeusz nie był we właściwym miejscu o właściwej porze, gdyby wytrwale nie podążał za Panem, i za Jego namaszczeniem. Jeśli w Jego sercu zabrakłoby wiary, bądź pojawiłoby się może zwątpienie, zniechęcenie, mógłby nie otrzymać tego szczególnego namaszczenia. I znowu pozwólcie, że zadam to pytanie. Czy w pędzie życia rozmyślasz nad Bożym namaszczeniem? Bo to naprawdę jest coś, co uczyni ciebie wyjątkowym. I widzicie, Elizeusz nie prosił o podwójną miarę dla siebie, żeby mieć niezwykłą moc, by być nawet większym niż jego nauczyciel Eliasz. Ale on po prostu prosił o tego ducha w obfitości, by nie zabrakło autorytetu, by nie zabrakło mocy do działania, bo wiedział w jakim narodzie żyje i w jakim czasie. Wiedział, że będzie potrzebował szczególnego Bożego namaszczenia, szczególnej Bożej przychylności, błogosławieństwa, prowadzenia. On był tego świadomy, że kiedy już jego nauczyciel Eliasz zostanie wzięty do nieba i kiedy zostanie sam, to jeśli nie będzie miał tego namaszczenia, to nie będzie miał niczego. To jest niezwykle ważne. To namaszczenie, tak jak już mówiłem i będę powtarzał, sprawia, że jesteś wyjątkowy. Wiecie, Kiedyś gościłem z tego miejsca na temat, że w Bogu masz wszystko. Ale nie dopowiedziałem jednej rzeczy, że czasem potrzeba po prostu wziąć przez moc wiary i modlitwy w pewne rzeczy po prostu musimy wejść. Trzeba wejść głębiej. To jest tak, że nie możesz pływać w rzece, ja bym powiedział, w rzece Ducha Świętego, jeśli wejdziesz dopiero po kostki. Możesz wejść po kolana, możesz wejść po pas, ale i tak się nie napływać. Wiem o tym. Ale musisz się zanurzyć cały. Wtedy popłyniesz. I dopiero kiedy jesteśmy cali, pochłonięci przez Boga, to wtedy On może nas użyć. Bóg chce mieć Ciebie całego. I podobnie jak było w życiu Dawida, Elizeusza. To namaszczenie jest także dla Ciebie. Wiecie, żyjemy w szczególnym czasie. I Bóg chce nas wyposażać, ale być może jesteś w takim miejscu w swoim życiu, że mówisz: Nie ma szans na Boże namaszczenie. Zrobiłem coś złego, oddaliłem się od Pana. Słuchaj, to musisz zawrócić do Gilgal. Musisz zawrócić do miejsca pokuty. Musisz zawrócić i po prostu wyznać swój grzech. Tak to zrobił Izrael, tak jak musisz zrobić ty, zdjąć z siebie tą hańbę i przyjść do Boga. A jeśli już ten etap masz za sobą, to może właśnie pora i czas na to, by spotkać się z Bogiem. Ale nie od niedzieli do niedzieli. Nie w taki sposób, że przychodzisz tutaj po to, by się naładować, i potem przez tydzień żyć bez Boga, i potem znowu się naładować. Z tego nic nie wyjdzie. To się nie uda. Wybacz mi, nie chcę być złym prorokiem, ale po prostu o tym mówi Boże Słowo. Jeśli będziemy żyć w tak zwanym rozkroku, to w naszym życiu nie będzie mocy. Jedynie każdy dzień z Jezusem. Blisko jego serca, w jego obecności, może sprawić, że odbierzesz, otrzymasz to szczególne namaszczenie. To namaszczenie, które wyposaży cię do wszystkiego, z czym się zmagasz. To namaszczenie, które da ci właściwe słowa, kiedy składasz świadectwo, kiedy myślisz sobie, co ja powiem temu człowiekowi. Kiedy Boże namaszczenie jest nad tobą, to sam Bóg zaaranżuje sytuację. To jest niezwykłe. Ty się już nawet nie martw o to, co masz mówić. Ale spotkaj się z Bogiem. Miej swoje Betel, dbaj o to miasto, dbaj o to miejsce. One jest niezwykłe. A jeśli już jesteś w tym miejscu, to chcecie zachęcić. Jesteś Jerycho. To miasto trzeba zdobyć, ale zdobywamy je tylko w uwielbieniu, oddając chwałę Bogu. Wtedy padają mury Jerycha. Także róbmy to. Stawajmy w Bożej Obecności, uwielbiajmy Go. W sytuacjach trudnych, niech dziękczynienie nie schodzi z naszych ust. Nie patrz na to fizycznymi oczami, tylko staraj się przez Boże Słowo zobaczyć, jak On patrzy na ciebie, na, na Twoje życie. On ma dobry plan. On chce Ci zgotować piękną przyszłość, natchnąć nadzieją. Ale te rzeczy zobaczysz dopiero w uwielbieniu, i zobaczysz, jak on kruszy wszelką skałę i burzy wszelki mur. I to jest dla Ciebie. Tak więc chciałbym też już zaprosić powoli zespół. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, to jest dobra wiadomość dla Ciebie. Boże namaszczenie jest dla Ciebie. I wiecie, to tak jak się modliłem na wstępie. Chcę, abyście też to tak głęboko przyjęli do serca. Tu nie chodzi o mnie. Chciałbym, abyście też przyjęli słowo, które mówi, że gdzie duch Pana, tam wolność. Chciałbym, abyśmy teraz wspólnie w modlitwie przyszli do Boga. Być może w sposób, w jaki tego jeszcze nie robiłeś. Być może jest ktoś na tym miejscu, kto jeszcze nie oddał swojego życia Bogu. Ja będę tutaj w trakcie uwielbienia, kiedy będziemy się modlić, możesz też do mnie podejść. Jeśli jesteś tą osobą, to wyjść też tutaj do przodu. A może jesteś osobą, która po prostu słysząc te słowa mówi: To jestem ja i ja potrzebuję odnowienia. Moje życie jest puste i potrzebuję, by Duch Święty wypełnił mnie na nowo. Pragnę tego namaszczenia. Nie chcę żyć w tym, co jest marnością, co już mnie nie cieszy, ale chcę uchwycić się tego, co jest wieczne, co trwa, co nie przemija, co sprawia mi radość, co przynosi mi pokój. Jeśli chcesz tej odnowy, jeśli pragniesz tego, by Duch Święty w taki świeży sposób przyszedł jako ożywcze tchnienie i uczynił nową rzecz w Twoim życiu. To tu jest miejsce i przestrzeń do tego. Wyjść do przodu. Wybiegnij do przodu. Wierzę, że. On tutaj jest. On jest tutaj, by się poruszać. I wiecie, może przyjechać najlepszy kaznodzieja na świecie. Ale jeśli w Twoim sercu nie ma pragnienia do zmiany, jeśli nie ma tej decyzji, to nic się nie stanie. Dlatego. Mówiliśmy o Dawicie, mówiliśmy o Eliaszu, Elizeuszu, przepraszam, o ludziach podobnych do nas. Oni naprawdę nie byli w nadzwyczajni. Nadzwyczajność polegała na tym, że oni po prostu zaufali Bogu, poszli za Nim. Zostawili wszystko. Nawet to, co kochali, zostawili bez reszty, oddali się Jemu. I wtedy przyszło namaszczenie. Przyszło cudowne Boże działanie. Kochani. Zapraszam Was, wstańmy. Ja się pomodlę, ale miejmy ten czas. Naprawdę, miejmy ten czas i nie, zna, nie zmarnujmy tego, kiedy będziemy mogli przyjść do Pana, kiedy będziemy mogli się modlić. Tu jest naprawdę dużo miejsca dla każdego pragnącego serca, dla każdej osoby. Być może z czymś się zmagasz, być może chorujesz, pragniesz Bożego Dotyku. Tutaj też jest miejsce dla Ciebie. Niech przyjdzie dzisiaj uzdrowienie, niech przyjdzie uwolnienie, cokolwiek jest w Twoim życiu, ale także przede wszystkim, niech przyjdzie Boże namaszczenie. Niech to się stanie, niech to się dzieje. Bo w Jezusie, Chrystusie przez Ducha Świętego to jest dla Ciebie. Hallelujah. Panie, ja Tobie dziękuję za to, że Ty jesteś, że Ty działasz. I Panie, Jezu, my nie czytamy jakiejś historii, która jest pustą literą, ale to jest żywe, to jest prawdziwe i przez Ducha Świętego to jest aktualne także i dzisiaj, Panie. Tak modlę się, Panie, abyś poruszał serca każdej z osób, moich drogich braci, moich sióstr, słuchaczy, ludzi, może, którzy są tutaj pierwszy raz. Duchu święty, działaj na tym miejscu. Niech przyjdzie Twoje poruszenie. Panie, tak modlę się o każdą osobę, która dzisiaj jest w potrzebie. Niech przyjdzie Twój świeży powiew. Niech przyjdzie uzdrowienie. Halleluja, Panie. My tego pragniemy. My tego oczekujemy. Panie, my wyznajemy. Że bez Twojego namaszczenia my nie mamy niczego, Panie. Bez swojego pomazania, Panie. Bez Twojej przychylności my nie mamy niczego, Panie. I chcemy w to wejść, chcemy w tym chodzić każdego dnia w bliskiej społeczności z Tobą, w relacji z Tobą. Pragniemy tego, Panie. Poruszaj się, Panie. W naszym życiu, w życiu naszych rodzin, Panie. Pragniemy Twojego przebudzenia. Przebudź nas, Panie. Porusz nas, Panie. Niech Twój ogień zapłonie. Hallelujah. Amen.